polarne, niedostępne lodowe krainy leżące na krańcach Ziemi, od wieków budzące ciekawość badaczy i podróżników. Określane często jako swoiste, specyficzne mikroświaty, laboratoria badawcze, gdzie w delikatnym ekosystemie można stosunkowo szybko obserwować zmiany otaczającego nas świata. Obecnie obserwowany wzrost średnich temperatur powietrza jest w Arktyce co najmniej dwukrotnie wyższy niż średnia globalna. Powoduje to szereg skutków, związanych przede wszystkim z redukcją powierzchni lodowców i lodu morskiego. To właśnie w Arktyce i w Antarktyce kształtuje się światowy klimat. Zapraszam w podróż naukową i sentymentalną do tych niezwykłych rejonów Ziemi. 30 czerwca 2020 roku. W główki portu w Gdyni wpływa statek szkolno-badawczy Horyzont 2, należący do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Oprócz studentów odbywających praktyki morskie na jego pokładzie, wracają polscy zimownicy, czyli uczestnicy całorocznej wyprawy polarnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk na Spitsbergen, w tym roku już 42. Z powodu pandemii COVID-19 większość ekspedycji naukowych na Spitsbergenie została wstrzymana. Na szczęście udało się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego wymienić całoroczną załogę. Tradycją jest, że wracających zimowników witają nie tylko rodziny, ale także uczestnicy poprzednich wypraw. Dlatego jesteśmy tutaj razem dzisiaj z dr Krystyną Kozioł, jako dwie z trzech do tej pory politechnicznych zimowniczek. Dla mnie wyprawy polarne to przede wszystkim spełnienie marzeń z dzieciństwa. Mój tata był oficerem na polskich dalekomorskich statkach rybackich i z każdego rejsu przywoził mnóstwo kolorowych slajdów. Mnie najbardziej fascynowały te, gdzie były statki wmarznięte w lód i zwarte pole lodowe. Studiując oceanografię na Uniwersytecie Gdańskim, z wypiekami na twarzy słuchałam opowieści świętej pamięci profesora Krzysztofa Skóry o jego wyprawach do Antarktyki i badaniach ichtiofauny oraz profesora Marcina Węcławskiego o jego wyprawach do Arktyki. Jednak dopiero po obronie pracy doktorskiej na ówczesnym Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, obecnie Wilić, na Politechnice Gdańskiej, udało mi się zrealizować to marzenie. Było to możliwe dzięki przychylności mojej promotor i mistrzyni, pani profesor Krystyny Oleańczuk-Neyman, która była prekursorką badań polarnych w Politechnice Gdańskiej. Dzięki współpracy z Zakładem Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk w 1991 roku pani profesor wzięła udział w kilkomiesięcznej ekspedycji naukowej do Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arstowskiego na Szetlandach Południowych, gdzie prowadziła badania w zespole światowej sławy holenderskiego mikrobiologa profesora Jana Vossiana. Badania dotyczyły aktywności bakterii w niskich temperaturach, a publikacja będąca owocem współpracy jest do dziś cytowana w literaturze światowej. Moja naukowa przygoda z rejonami polarnymi zaczęła się w roku 2003, kiedy to profesor Węcławski zaproponował mi rejs badawczy na niemieckim lodołamaczu Polarstern, należącym do Instytutu Alfreda Wegenera w Bremerhaven. To największy w Europie statek badawczy, należący do klasy lodołamaczy nieatomowych. Ten statek jest zupełnie niezwykły, a jego parametry imponujące. Całkowita długość to 118 metrów, wysokość głównego pokładu ponad 13 metrów, zanurzenie ponad 11 metrów, a prędkość rejsowa 16 węzłów. Dzięki specjalnej budowie kadłuba może przebijać lód do grubości ponad 1,5 metra. Podczas rejsu mogłam wreszcie doświadczyć niezwykłości świata morza i lodu. Obecnie Polarstern kończy swoją kolejną wyjątkową misję badawczą w ramach międzynarodowego programu Mosaic. Od września 2019 roku celowo dryfuje w okowach lodu arktycznego. Po raz pierwszy w historii klimatologii prowadzone są tak wielkoskalowe i interdyscyplinarne badania Arktyki, a jej głównym celem jest określenie wpływu klimatu i jego dynamicznych zmian na ten rejon geograficzny Ziemi. Rozpoczynając rejs na Polarsternie, na lądzie spitsbergeńskim spędziliśmy tylko jeden dzień. Kiedy za rufą statku zniknął ląd spitsbergeński, obiecałam sobie, że na pewno tam jeszcze kiedyś wrócę. I moje marzenie znowu się spełniło. W ramach czwartego Międzynarodowego Roku Polarnego w latach 2005-2007 razem z moim mężem Tomaszem wzięliśmy udział w trzechletnich wyprawach do Polskiej Stacji Polarnej imienia Stanisława Siedleckiego, leżącego w Zatoce Białego Niedźwiedzia nad fiordem Horsund na zachodnim Spitsbergenie. We współpracy z doktor habilitowaną Dorotą Górniak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizowaliśmy projekt dotyczący wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie pętli mikrobiologicznej w fiordzie polarnym. Naszym zadaniem była analiza mikrobiologiczna wody na 7 stacjach badawczych w różnych rejonach fiordu Horsund. Próbki pobieraliśmy w profilach głębokości od 0 do
120 metrów w zależności od punktu. Analizowaliśmy parametry fizykochemiczne, takie jak temperatura, zasolenie, stężenie zawiesiny mineralnej i rozpuszczonego węgla organicznego. Badania mikrobiologiczne dotyczyły liczebności rioplanktonu, aktywności komórek bakteryjnych, a także określenia ich ogólnej liczby i biomasy. Wykonaliśmy także klasyfikacje taksonomiczne metodami mikroskopowymi i genetycznymi. Badania potwierdziły hipotezę, że to nie strefy bezpośredniego oddziaływania lodowców, a centralna część fiordu, gdzie występuje intensywne mieszanie się wody słodkiej pochodzenia lodowcowego z masami wody oceanicznej, jest miejscem najintensywniejszego rozwoju bakterioplanktonu. Dzięki wsparciu European Center of Arctic Environmental Research podobne badania udało mi się przeprowadzić w drugim fiordzie Spitsbergenu, Kongsfjorden. Tam również analizowaliśmy próbki wody w podobnym układzie i również tutaj stwierdziliśmy występowanie rejonów znacznie różniących się od siebie pod względem mikrobiologicznym. Dzięki kontaktom pani profesor Krystyna Lańczuk-Neyman poznałam profesora Marka Zdanowskiego, który zaprosił nas do projektu, który był realizowany w Zakładzie Biologii Antarktyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. I spełniło się moje kolejne studenckie marzenie. Możliwość pracy w Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Henryka Arsuskiego na Wyspie Króla Jerzego na Szetlandach Południowych. W zimie 2008-2009 spędziliśmy 3 miesiące arktycznego lata w Polskiej Stacji Antarktycznej. Głównym rejonem badań była Zatoka pod czołem lodowca ekologii. Miejsce niezwykle ciekawe ze względu na jej półzamknięty charakter. Woda morska, docierająca tam z falą pływową, która sięga do wysokości nawet 1,5 metra, zmienia całkowicie warunki środowiskowe, które w czasie odpływu z powodu znacznej ilości wody wytapiającej się z lodowca są zdecydowanie słodkowodne. Możemy to zauważyć na zdjęciach w czasie tej wymiany. Na dnie laguny odnaleźliśmy maty mikrobiologiczne i bardzo interesujące formy morfologiczne bakterioplanktonu, zupełnie inne niż występujące w wodzie. Na zdjęciach mikroskopowych zespoły mikroorganizmów zasiedlających kamienne dno laguny, wolne okresowo od wody i kolonie glonów pokryte widocznymi, aktywnymi komórkami bakterii. Kolejny rok w rozwoju badań polarnych na Politechnice Gdańskiej to rok 2010. Podczas kolejnej letniej wyprawy razem z kolegami z Olsztyna i Wrocławia realizowaliśmy projekt dotyczący procesów kształtowania się mikrobiocenu zbiorników słodkowodnych na przedpolu lodowca w warunkach przyspieszonej deglacjacji. Przy wsparciu logistycznym stacji w Horsundzie mogliśmy przez 3 tygodnie mieszkać w stacji terenowej Zatoce Hetewika, która jest nie tylko miejscem niezwykle urokliwym, ale przede wszystkim, ponieważ morena czołowa powstała w wyniku cofania się pobliskiego lodowca, tworzy bardzo interesujące zbiorniki słodkowodne, zasiedlane przez różne typy bakteriocenus. W czasie odwiedzin w stacji w Horsundzie spotkałam kolejną politechniczną polarniczkę, profesor Żanetę Polkowską, która razem ze swoją ówczesną doktorantką, dr Katarzyną Cichałą-Kamrowską, rozpoczynała badania dotyczące chemizmu wód z lewni rzeki Rewelwy, położonej niedaleko Polskiej Stacji Polarnej. Nasze spotkanie zaowocowało przystąpieniem Politechniki Gdańskiej do Polskiego Konsorcjum Polarnego, czyli porozumienia 15 polskich jednostek naukowych stworzonego w celu przeprowadzenia wspólnych prac naukowych w rejonach polarnych. Członkowie konsorcjum opracowali wspólnie strategię polskich badań polarnych, koncepcja na lata 2017-2027. Razem z profesor Polkowską stworzyłyśmy grupę badawczą Chemikropolar Lab. Łączy ona siły Wydziału Chemicznego i WILIŚ. Można powiedzieć, że od tego momentu badania polarne w Politechnice Gdańskiej nabrały rozpędu. W roku 2013 rozpoczęłam swoją kolejną polarną przygodę. Tym razem było to zimowanie, czyli spędzenie całego roku w Polskiej Stacji Polarnej w Horsundzie na Spitsbergenie. Pracując na stacji gościliśmy m.in. naukowców z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, którzy prowadzili swoje badania na statku Oceania. Pod okiem maestro profesora Węsłowskiego realizowano projekt GAME. Celem projektu była weryfikacja hipotez o dojrzewaniu czy starzeniu się ekosystemu morskiego Arktyki w wyniku globalnego ocieplenia. Młode lub podlegające zaburzeniom ekosystemy morskie mają zwykle prostszą strukturę. Mniej połączeń troficznych między organizmami i często następuje w nich odkładanie niewykorzystanej materii organicznej, czyli węgla. Procesy mikrobiologiczne są doskonałym wskaźnikiem tego typu różnic. Projekt przewidywał porównanie dwóch fiordów polarnych poddawanych różnemu oddziaływaniu wód atlantyckich, przez co znajdujących się na różnych poziomach dojrzałości. Fiord Horsund uznawany jest za zimniejszy w porównaniu z Kongsfjordem. W badaniach prowadzonych z Oceanii wzięła udział nasza doktorantka, magister inżynier Agnieszka Kalinowska, która pobierała próbki wody morskiej i osadów dennych. Ja również dzięki pobytowi w Horsundzie mogłam przez chwilę uczestniczyć w badaniach fiordu.
Wyniki pokazują, że w obu fiordach najważniejsze czynniki wpływające na produkcję bakterioplanktonu morskiego to temperatura, stężenie feofityny, która jest produktem rozkładu fitoplanktonu, oraz zawartość rozpuszczonego węgla organicznego. Rozpuszczona materia organiczna może pochodzić z odchodów roślinnożernego zooplanktonu albo ze spływu powierzchniowego. Produkcja pierwotna wydaje się tutaj mieć mniejszy wpływ niż dotychczas sądzono. Oprócz statku Oceania do badań wykorzystywaliśmy też niewielkie łodzie motorowe, prowadząc badania wody morskiej w rejonie czół lodowców wypływających do zatoki fiordu Horsund. Lato w Horsundzie to również niezwykłe spotkania z przyrodą Arktyki. Przy bezwiecznej pogodzie z okien stacji można podziwiać odbijające się w wodzie pomiędzy kawałkami lodu wierzchołki gór. Latem zdarzają się też silne sztormy. Wysokie fale rozbijające się o przybrzeżne skały tworzą niezwykłe widowisko. W okolicy stacji można podziwiać spokojnie przechadzające się całe stada reniferów. Renifer szpicbergeński jest nieco mniejszy niż ten spotykany np. w Finlandii czy Kanadzie. Na Spitsbergenie renifery nie mają naturalnych wrogów, więc również do ludzi podchodzą z ufnością i ciekawością. Na kamienistych zboczach w odległości około 15 minut marszu od stacji gniazduje kolonia alczyków. Pomagając w pracy ornitologom, można obserwować dorastające pisklęta i podziwiać te niezwykłe ptaki lądujące na skałach. Równie często spotykane są lisy polarne, inaczej pieśce. Latem polują one głównie w ptasich koloniach. Zimą i wiosną w poszukiwaniu pożywienia często podchodzą bliżej stacji. Na czas lata do Horsundu przylatuje też wiele gatunków ptaków. Latem przed stacją przechadzają się bernikle, białolice. W lipcu i w sierpniu można obserwować całe rodziny z młodymi. Arktyka może się kojarzyć z białą lub szarą lodową krainą. Nic bardziej mylnego. Dzięki występującym tu wielu gatunkom roślin, lato na Spitsbergenie jest naprawdę bardzo kolorowe. Zaraz po stopieniu śniegu cała tundra pokrywa się drobnymi różowymi kwiatkami skalnicy. Podczas nocy polarnej życie w polskiej stacji polarnej w Horsundzie nieco zwalnia. Nadal jednak prowadzone są różnego typu badania terenowe. Pobierane są próbki śniegu, wymieniane akumulatory z automatycznych stacji meteorologicznych. Co tydzień wykonywane są pomiary geodezyjne i glaciologiczne na lodowcu Hansa. Mimo panującej ciemności, w styczniu i w lutym 2014 roku w zatoce pod czołem lodowca Hansa przeprowadziliśmy badania oceanograficzne i biologiczne. A pogoda podczas nocy polarnej potrafi zaskakiwać. Wiatr wiejący z prędkością czasem ponad 40 metrów na sekundę powoduje zamieci śnieżne, tworzące wysokie zaspy. Najpiękniejszym zjawiskiem, które można obserwować podczas nocy polarnej, są oczywiście zorze. Zorze powstają, kiedy rozpędzone, wysokoenergetyczne cząstki wyrzucane przez Słońce podczas rozbłysków docierają do górnych warstw atmosfery ziemskiej i przekazują swoją energię atomom tlenu i azotu. Noc polarna ma swoje uroki, ale z niecierpliwością czekaliśmy na Słońce i rozpoczęcie polarnej wiosny. Najpiękniejszym okresem z polskiej stacji polarnej jest zdecydowanie wiosna. Wtedy cały krajobraz stoi w bieli. Można bardzo daleko dotrzeć skuterami śnieżnymi. I z tego okresu pamiętam też największą przygodę z mojego zimowania, czyli przejazd skuterami do Longyearbyen, stolicy Svalbardu. Nie jest to łatwa wyprawa, ponad 200 km po lodowcach, gdzie mogą kryć się szczeliny pod śniegiem, przez wysokie przełęcze, także gdyby nie bardziej doświadczeni koledzy, to pewnie bym się nie zdecydowała tam pojechać. Ale dzięki temu udało nam się podjąć skrzynię z materiałami do pobierania próbek z szurfów śnieżnych, bo mieliśmy wtedy międzynarodowy projekt na porównanie składu chemicznego pokrywy śnieżnej na całym archipelagu. Szurf to jest taki wykop w śniegu, którym w profilu oznacza się kolejne warstwy, pobiera się z nich próbki i dzięki temu można określić całą historię opadów z danego sezonu. Takie szurfy również ostatnio kopaliśmy w ramach wiosennych prac terenowych na Spitsbergenie, na które pojechaliśmy z mojego obecnego projektu Sonata, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jest to projekt pod tytułem Sea Snow Pops, wtórny obiekt trwałych zanieczyszczeń organicznych w Arktyce. A jego głównym celem jest zbadanie, czy te trwałe zanieczyszczenia są ponownie emitowane z morza i czy wracają na ląd wraz ze śniegiem. Rok w stacji w Horsundzie minął bardzo szybko, pozostawiając niezapomniane do końca życia wspomnienia. Teraz przyszedł czas na podsumowanie i dalsze plany. Efektem naszej politechnicznej dotychczasowej pracy w rejonach polarnych jest 10 zrealizowanych projektów, 26 publikacji z listy tzw. JCR, 5 obronionych doktoratów i 3 kolejne w przygotowaniu.
Na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej swoją pracę pod kierunkiem profesor Polkowskiej przygotowuje magister inżynier Joanna Potapowicz. Głównym celem badań jest określenie i porównanie zawartości wybranych ksenobiotyków, czyli substancji takich jak leki, pestycydy, substancje celowo dodawane do żywności. Uzyskane wyniki mogą służyć jako sygnał ostrzegawczy prognozowanych zmian środowiska, gdyż nawet niewielkie ilości stężeń tego typu związków w rejonach polarnych stanowią znaczne zagrożenie dla badanego obszaru. Kolejną pracę doktorską przygotowuje magister inżynier Filip Pawlak, współpracujący z dr Krystyną Kozioł, która kontynuuje swoje badania dotyczące wtórnego obiegu trwałych zanieczyszczeń organicznych w Arktyce. Głównym celem projektu jest określenie współczesnego zanieczyszczenia śniegu na Svalbardzie związkami chlorowco-organicznymi oraz prześledzenie ścieżki depozycji tych zanieczyszczeń, tak by określić, czy następuje ich wtórna emisja z wody i czy to prowadzi do większego zanieczyszczenia pokrywy śnieżnej. Na Wilisiu rozprawę doktorską pod kierunkiem dr habilitowanej Anety Łuczkiewicz przygotowuje magister inżynier Agnieszka Kalinowska. Realizuje ona projekt finansowany z funduszy rządu Norwegii. Badania dotyczą wpływu ścieków na środowiska szczególnie wrażliwe, jakim jest Arktyka, ale także na rejony nadmorskie Bałtyku. W końcową fazę opracowywania wyników wchodzi projekt realizowany przez dr inżynier Klaudię Kosek dotyczący oznaczenia składników odżywczych będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni arktycznej południowo-zachodniego Spitsbergenu. Projekt jest podsumowaniem prac prowadzonych w zlewni rzeki Revelve w rejonie fiordu Horsund na Spitsbergenie we wcześniejszych latach. W laboratorium mikrobiologicznym magister Katarzyna Tarasewicz i magister inżynier Emilia Bączkowska prowadzą badania mikrobiologiczne próbek pobranych podczas zeszłorocznej wyprawy zorganizowanej we współpracy z IOPAN w Sopocie. Podczas ponad 100-kilometrowej pieszej wędrówki zachodnim wybrzeżem Spitsbergenu inwentaryzowano odpady wielkogabarytowe oraz pobierano próbki wód z potoków. Kolejnym polarnym projektem realizowanym w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na Wilisiu jest projekt, którego kierownikiem jest dr inżynier Małgorzata Szopińska. Projekt dotyczy rozpoznania i wyboru markerów zanieczyszczeń wprowadzanych do przybrzeżnych wód morskich ze ścieków bytowych Polskiej Stacji Antarktycznej do Zatoki Admiralicji w morskiej Antarktyce. Ponadto we współpracy z Katedrą Inżynierii Sanitarnej wraz z dr habilitowaną inżynier Sylwią Fudalą-Książek oraz zespołem doktora habilitowanego inżyniera Roberta Bogdanowicza z Katedry Metrologii i Optoelektroniki trwają badania nad wysokoefektywnymi technologiami usuwania makro- i mikrozanieczyszczeń z wykorzystaniem elektrod diamentowych. Badana technologia ma na celu wyeliminowanie ubocznych produktów rozkładu zanieczyszczeń, tak by była jak najmniej inwazyjna dla środowiska. Technologie te również mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce wody w obiegu zamkniętym, co jest niezwykle istotne ze względu na globalne ograniczenie zasobów wody pitnej. Badania polarne w Politechnice Gdańskiej mają swoją długą tradycję, ale i też dalszą przyszłość. Mamy nadzieję, że nasza opowieść zachęci kolejne osoby do pracy w tym niezwykłym obszarze i dołączenia do naszego zespołu. Arktyka zwana jest czasem strażnikiem zmian klimatu, ponieważ tam dostrzegane są one szybciej i pełniej. Jest również mimo swojej odległości bardzo silnie połączona z innymi rejonami Ziemi, czego dowodzi m.in. daleki transport zanieczyszczeń, obserwowany również w naszych badaniach. Dziś staje się coraz bardziej dostępna. Turyści mogą dotrzeć w te rejony, ale właśnie dlatego wymaga od nas szczególnej ochrony. A żeby dobrze chronić Arktykę, tak naprawdę powinniśmy dbać o cały nasz świat.